Specjalnie dałem tutaj, napisałem według Pawła Starsu, a nie według świętego Pawła Starsu, bo temat tego wykładu dotyczy tak naprawdę jeszcze życia, kiedy on za świętego uznany nie był. A co więcej, dla wielu był po prostu wywrotowcem, komunistą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli może, albo przynajmniej takim anarchistą, którego należy się bać. Mówiąc tak bardzo po ludzku, wielu tak zwanych talibów chrześcijańskich z tamtego czasu, to jest moja nazwa, Pawłowi robiło taką, za przeproszeniem, gombrowiczowską gębę, nazywając go właśnie wywrotowcem. Przykład listu do Galatów, w którym Paweł bardzo emocjonalnie pisze do swoich adresatów w kontekście pewnej sytuacji, która tam nastąpiła. Bo Paweł dopiero co tam pojechał, założył tam kościół, gminę, a przyjechali tam panowie z Jerozolimy, ci tacy ultraortodoksi, i mówią, co? Wy jesteście tutaj chrześcijanami, a nie jesteście obrzezani? Wy jesteście chrześcijanami, a nie przestrzegacie świąt żydowskich? Nie przestrzegacie postanowień Tory? To co to za chrześcijaństwo w ogóle? Sam Jezus przecież był obrzezany, chodził na święta żydowskie, prawa przestrzegał i tak dalej. Więc ci biedni Grecy, którzy tam żyli w tej Galacji, oni po prostu zawirowania dostali w głowie i okazało się, że zaczęli ulegać tym nowym misjonarzom, którzy powywracali cały porządek ustanowiony przez Pawła. Paweł strasznie się wtedy zdenerwował. Poirytowany był tak, że to można nawet wyczytać w tym liście. To jest jeden raz, kiedy Paweł w tym właśnie liście spośród swoich 13 mówi do swoich adresatów: idioci! Ktoś powiedziałby, przepraszam bardzo, jak to można tak, idioci? Do chrześcijan, od innego chrześcijanina. Przecież to się nie godzi w ogóle. Okazuje się, że Paweł zręcznie porusza się w sztuce epistolografii, jest świetnym retorem i zgodnie z kanonami ówczesnej retoryki takie coś było bardzo dopuszczalne dla wzmocnienia efektu. My dzisiaj byśmy się zgorszyli, zaraz byłaby mowa nienawiści, zaraz w retoryce tej klasycznej, jak słyszę dzisiaj Państwo mieliście z nią do czynienia, tej od czasów Arystotelesa, takie rzeczy są dopuszczalne. Arystoteles w swoim dziele Retoryka mówi nawet o tym, że jak już nie ma argumentu, to trzeba odwołać się do emocji. Wprawdzie tego słowa on nie zna, mówi o pathos, czyli o czymś, co my dzisiaj tak na skróty nazywamy emocjami, ale tu chodziło o coś więcej, o doświadczenie pewne, namiętności, to wszystko, co człowiekiem targa, to dobry mówca powinien się do tego odwołać. Jeżeli czuje, oczywiście tym można nadużywać tego, ale jeśli czuje, że ma rację, a tępy słuchacz nie chce tego przyjąć, trzeba się odwołać do emocji. Arystoteles, który jak Państwo wiedzą pewnie był nauczycielem również Aleksandra Macedońskiego, swojemu uczniowi przekazał same najlepsze rzeczy, co potem Aleksander między innymi zdobył dla podboju ówczesnego świata, a ówczesny cywilizowany świat podbił chyba w 3/4 wtedy. Krótko mówiąc, napisałem specjalnie według Pawła Starsu, żeby nie było wątpliwości, bo chciałbym spojrzeć na Pawła nie z perspektywy tego, czego normalnie nauczam na swoim wydziale, czyli teologicznych wątków, które są dla niego bardzo ważne. On właściwie założył nasz Kościół w tym znaczeniu, że Jezus, jak pamiętacie, zlecił apostołom, to jest napisane w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza, zlecił im, żeby szli na cały świat i nauczali. I chrzcili, i nauczali. Robili sobie uczniów dokładnie. Czyńcie sobie uczniów, miejcie uczniów, nauczajcie ich. I Paweł jakby przeniósł to na wyżyny całe to wezwanie, ale jednocześnie Paweł, jak powiadam, miał sporo oponentów, dlatego że on wywrócił cały dotychczasowy porządek. Pierwsi chrześcijanie rekrutowali się głównie spośród Żydów. I dla nich chrześcijaństwo było, jakby to powiedzieć, pewnym dopowiedzeniem. A Paweł zrozumiał to swoje chrześcijaństwo już od samego początku jako nowe rozdanie, nowy rozdział. Dlatego miał tak wielu wrogów wśród samych Żydów, którzy uważali, że on wypacza ich wiarę. W tym liście do Galatów wspomnianym Paweł bardzo jasno mówi, że chrześcijaństwo nie jest żadnym suplementem diety, jest głównym daniem. To znaczy nie mówi tak dosłownie, ale taki jest sens. Ale gdybyśmy spojrzeli na Pawła jako założyciela ogromnej korporacji, nazwijmy Kościół na chwilę, na potrzeby tego wykładu, korporacją. No bo tak, od 37 roku mniej więcej, niektórzy mówią 35, tutaj kwestia dat jest dość taka wątpliwa,
Skoro ruszył na świat i zaczął zakładać te poszczególne gminy, to niektórzy mówią, że założył ich około 20. Jeśli jednak uwzględnimy, że te gminy powiększały się przez pączkowanie i powiedzmy, kiedy wchodził do miasta, na przykład do Efezu, to w mieście zawiązywała się główna wspólnota, ale potem pączkowało to, promieniowało na okolice i w tej okolicy zakładały się kolejne gminy. Więc można by powiedzieć, że Paweł dał impuls pewien do powstania ogromnej korporacji. Co sprawiło, że ci ludzie chcieli w Pawle widzieć autorytet? I co sprawiło, że oni porzucali swoje dotychczasowe życie, by dać się, że tak powiem, przepraszam za słowo, uwieść Pawłowemu przykładowi, nauczaniu i tak dalej. Moim zdaniem jest to wszystko zawarte w tych cechach przywódczych, które Paweł miał. Ale mogę się mylić, jestem otwarty na dyskusję. Oczywiście trudno Pawłowi odmówić też charyzmatyczności, ale ona jest również cechą taką immanentną, bym powiedział, przywództwa. Można jednocześnie jednakowoż wyobrazić sobie kogoś, kto nie jest charyzmatycznym człowiekiem, a który taki charyzmat w sobie odkrywa po to, by stać się faktycznie przywódcą. Można to sobie wyobrazić. Czyli charyzmat, wydaje mi się, ta charyzmatyczność, to coś nie jest warunkiem sine qua non do tego, żeby liderem, przywódcą być. Są pewne rzeczy, których trzeba się nauczyć, pewne mechanizmy, które sobie trzeba uświadomić. Ja nie wiem, czy Paweł brał jakieś lekcje z przywództwa, ale z pewnością miał genialną intuicję. Być może jego wykształcenie, także gdy chodzi o ówczesną retorykę, także można by powiedzieć, że retoryka to jest coś w rodzaju manipulowania ludźmi, tak? My się w ogóle boimy tego słowa manipulowanie, ale starożytni się w ogóle nie bali, absolutnie. Manipulować w dobrym znaczeniu. Tak, powieść ich ku dobrym przemianom, ku dobrym postawom, ku pewnego rodzaju lepszym wzorcom. To się wszystko osiąga przez, no właśnie, wkładanie do głowy pewnych wzorców, pewnej atrakcyjnej dla odbiorców, atrakcyjnego przekazu. Proszę Państwa, święty Paweł, jak powiadam, jeszcze na tym etapie nieświęty, proponuje kilka takich jego danych z jego życiorysu. Otóż Paweł jest człowiekiem, który prawdopodobnie był współczesny Jezusowi. Urodził się być może około 4 roku przed Chrystusem. Jak Państwo wiecie, jest pewien błąd w tej numerologii. Tak naprawdę dzisiaj jest prawdopodobnie rok 2026 albo 27 już. Bo jeżeli liczymy naszą epokę od narodzin Chrystusa, no to Chrystus urodził się prawdopodobnie jakieś 4 do 7 lat przed tym wyznaczonym przez Dionizego Młodszego wiekiem, rokiem. I święty Paweł, no Paweł urodził się prawdopodobnie około roku 4 przed Chrystusem, czyli był współczesny Jezusowi. Jako w jego biogramie, w jego CV, można by powiedzieć, znajduje się 13 listów, które włączone zostały do Nowego Testamentu. Jeżeli w Nowym Testamencie jest 27 tekstów, ksiąg, bo każda z Ewangelii to jest jakby jedna księga, no to zobaczcie Państwo, 13 listów, 13 ksiąg na 27 obecnych tam, no to jest ogromna skala, prawda? Z tym, że niektórzy mówią, że tylko tak naprawdę 7 można mu przypisać autentycznie. W starożytności nikt się nie obawiał tego, że jakieś pismo zostanie przypisane jakiejś znanej postaci i będzie po prostu w obiegu z tym imieniem tejże postaci przylepionym do strony głównej. I prawdopodobnie w imieniu Pawła jacyś jego współpracownicy pisali takie listy, jak na przykład list do Kolosan albo drugi list do Koryntian. No ale to już są takie niuanse, które nas nie będą dzisiaj interesować. Paweł był Rzymianinem. Dowiadujemy się o tym od niego samego, ale także z dziejów apostolskich. Był Rzymianinem żydowskiego pochodzenia. Rzymianie nie byli skorzy, albo jakby to powiedzieć, nie byli hojni w rozdawaniu obywatelstwa, bo z tym się wiązały oczywiście ogromne przywileje, ale chętnie je sprzedawali, zwłaszcza względem ludzi, którzy byli w jakiś sposób przydatni Imperium Rzymskiemu. Tars to są tereny dzisiejszej Turcji. W tamtych czasach, w starożytności, to były takie bardzo zapadłe terytoria rzymskiego imperium, ale no jednak Tars był taką,
takim miastem, które promieniowało na okolice, zarówno gdy chodzi o kulturę, gdy chodzi o zamożność i tak dalej, więc Paweł wyrósł w dobrym środowisku. To jest, proszę Państwa, rekonstrukcja jego twarzy, jak mógł wyglądać. Nie wiemy dokładnie, bo nigdzie nie ma opisów jego wyglądu, ale prawdopodobnie, no jak mówi jeden apokryf, są to dzieje Tekli i Pawła. Podobno był człowiekiem, no już w pewnym wieku, był człowiekiem bardzo takim no, wysuszonym, miał nogi prostowane na beczce, bo tak go opisuje właśnie autor tego apokryfu, kiedy szedł drogą, bo tak idzie drogą i autor opisuje, jak wygląda ta postać i okazuje się, że to jest Paweł. I miał całą twarz pokiereszowaną od tych wszystkich przebojów, przejść, które dane mu było przeżyć podczas głoszenia Ewangelii. Całą twarz miał w bliznach. To jest rekonstrukcja tego, jak mógł wyglądać Paweł. Nie wiem, czy na ile prawdziwa, a na ile nie. W każdym razie to jest nasz Paweł. Był rzemieślnikiem, który wyrabiał namioty. W tamtym czasie był to naprawdę niezły biznes. Jeżeli sobie wyobrazimy no, choćby legiony rzymskie, które musiały przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, każdy garnizon musiał dysponować pewną ilością namiotów i tak dalej, to było bardzo dochodowe zajęcie. Każdy rzemieślnik był na wagę złota w starożytności. Poza tym Paweł, będąc żydowskiego pochodzenia, miał zapewne ojca, który rozumiał dokładnie słowa. Po dzień dzisiejszy pomiędzy Żydami mówi się, że jeśli nie uczysz syna zawodu, to uczysz go kraść. Każdy Żyd, niezależnie od tego, z jakiej rodziny się wywodził, powinien mieć jakiś zawód w ręku. Powinien umieć się utrzymać sam. I Paweł doskonale to, jego ojciec doskonale to rozumiał i dlatego przekazał mu ten zawód, o którym wiemy, że Paweł go praktykował, kiedy trzeba było zakładać nową gminę, gdzieś tam no nie chciał jakby nadużywać gościnności, więc zarabiał pracą własnych rąk. No i oczywiście był uczniem Gamaliela. Gamaliel to był jeden z najznamienitszych wówczas w drugiej połowie pierwszego wieku, w pierwszej połowie pierwszego wieku nauczycieli żydowskich, który w Jerozolimie miał taką swoją szkołę. Innymi słowy, odebrał bardzo staranne wykształcenie nie tylko po tej stronie greckiej swojej tożsamości, ale również po tej stronie żydowskiej. Jak Państwo pamiętają, być może z Dziejów Apostolskich, no, dał się poznać na kartach Pisma Świętego najpierw jako prześladowca Kościoła. Tak był gorliwy. Taki był zażarcie gorliwy o judaizm, bo widział w chrześcijaństwie no, zagrożenie dla judaizmu. Był misjonarzem, o czym Państwo wiedzą i tutaj jakby z tego pola jego działalności chciałbym wyłuskać kilka wątków, które nam się przydadzą dla tej perspektywy właśnie jego takiej działalności przywódczej. Zanim przejdę do tego właściwego modelu przywództwa, chciałem Państwu pokazać i chciałem się podzielić takim odkryciem z niedawnego czasu, bo od tych książek o przywództwie jest bardzo dużo. I w 2002 roku Peter Kostenbaum wydał taką książkę na temat przywództwa. I on tutaj pokazuje taki pewien diagram. To jest taki diamentowy, to się nazywa diamentowy taki model przywództwa. I pokazuje, że w centrum przywództwa jest taka wewnętrzna wielkość człowieka. Człowiek musi być, zaraz powiem, co to znaczy, ale człowiek generalnie musi być ponadprzeciętny. To znaczy nie wolno, przywódca nie może być po prostu poniżej przeciętnej, absolutnie. Taki ktoś nie nadaje się na przywódcę. Ale są jeszcze również, jak Państwo widzą, takie no, cztery takie jakby skrzydła tego diamentu. Mianowicie etyka, odwaga, rzeczywistość i wizja. Bez tej ostatniej, od niej zaczniemy, w ogóle nie ma o czym mówić. Przywódca musi mieć wizję, czyli szeroką perspektywę. To nie jest tak, że przywódca dokładnie wie, dokąd dojdzie, w jaki sposób, jaki ma dokładnie... On musi mieć pewien powód, pewien motyw do działania. Musi mieć wizję o wiele szerszą niż ci, którzy za nim idą. Ta wizja nie musi być dla nich czytelna. Ważne, że przywódca ma takie zaufanie, że oni pójdą za nim, bo widać, że to, co robi, już widzą po owocach pierwszych, że ta wizja jest spójna, że on dokładnie wie, co robi. On ma myśleć w dużych kategoriach. Państwo być może znają, zapewne znacie takie myślenie think big. Amerykanie tak mówią. Myśl w dużej skali, a nie w małej. Myśl spoza pudełka, outside of the box, czyli nieschematycznie. Przywódca to jest ktoś, kto nie myśli schematycznie. Wspomniany Aleksander Macedoński
kiedy wybrał się z wyprawą na Imperium Perskie, to w ogóle Persowie śmiali się z niego, bo w ogóle nie chcieli stawać do bitwy, bo wiedzieli, że to jakiś góral, jakiś wieśniak po prostu tam będzie po prostu. A już Filip, ojciec Aleksandra, miał inaczej przemyślaną strukturę armii, inaczej atakował, miał dopracowaną taką tak zwaną falangę, czyli taki wał, którym żołnierze szli w kierunku wroga. Wał, który trudno było bardzo przełamać, tym bardziej, że on był naszpikowany takimi włóczniami, które miały od 4,5 do 6,5 metra. Więc, krótko mówiąc, jak im Aleksander raz pogonił kota, to otrząsnęli się, ale jeszcze nie chcieli wierzyć. Potem po raz kolejny, to Dariusz uciekł, postanowił zebrać dużą armię, żeby po prostu się odegrać. I zebrał taką armię, że Aleksander się z niego śmiał, ale nie było tego widać. Tak dużą armię zebrał, że był pięciokrotnie liczebnie lepszy od Aleksandra. Ale Aleksander wiedział, że ta armia jest niespójna wewnętrznie. Bo nawet jeśli mają jednego lidera, to tam co drugi, trzeci z tych żołnierzy mówi w innym języku, bo Dariusz zebrał ich zewsząd swojego imperium i oni wyglądali na wielką siłę. Ale tak naprawdę był to kolos na glinianych nogach. I gdyby Aleksander przestraszył się tej liczebności, gdyby poszedł na bitwę na warunkach, jakie Dariusz mu zaproponował, oczywiście przegrałby. On myślał nieschematycznie. Robił wszystko to, czego wrogowie się nie spodziewali. Bo spodziewali się, że tak jak krzyżacy w 1410, że wojska przeciwnika wyjdą w pole i będą walczyć zgodnie z zasadami kodeksu rycerskiego. To się nie stało. Fortelem ich zdobył i ograł. Krótko mówiąc, przywódca najpierw ma wizję, która jakby jest taką, ona nie musi być do końca sprecyzowana. Ważne, żeby była to duża skala, pewne przekonanie do niej, które skutkuje na przykład tym, że on rzuci wszystko, żeby się poświęcić tej idei. Państwo, wiem co powiecie, że to może być jakaś wizja obsesyjna, że to może być jakaś obsesja. Tak, to prawda. To się może zdarzyć. Ale mówimy na razie nie o patologii, tylko o pewnym... Tutaj wizjonerem na tę skalę byłby na przykład Steven Jobs, który wymyślił, jak Państwo wiecie, jego ideą było, żeby komputer znalazł się na każdym biurku. Każdy człowiek, bo wcześniej komputery były ogromnymi szafami, które zajmowały dużo miejsca. A teraz chodziło o to, żeby komputer znalazł się na każdym biurku. I tej idei, tej wizji podporządkowane zostały wszystkie działania. To była wizja pewna, tak? Nie wiadomo jeszcze było, czy to jest możliwe, ale zróbmy wszystko, żeby się o tym przekonać. Potem jest etyka. Etyka to niekoniecznie jakiś konkretny system wartości, bo może się tak zdarzyć, że ktoś na przykład jest, nie wiem, muzułmaninem i jest na przykład szefem w jakiejś spółce, gdzie większość jego podopiecznych to są chrześcijanie czy podwładnych. Jeżeli ten muzułmanin ma etykę, rozumianą jak tutaj mówi to Kostenbaum, to wszystko się uda. Etyka polega na tym, że widzi się ludzi, którzy są po drugiej stronie i patrzysz oczyma tych ludzi. Co więcej, etyka jest rozumiana tutaj w ten sposób, że jesteś na służbie. Tak rozumiesz swoje działanie. Wszystko, co robisz jako przywódca, to znaczy jesteś na służbie. I nie jesteś tym, któremu służą. Oczywiście, ponieważ sprawujesz taką funkcję, to z tym wiążą się pewne przywileje. Samochód służbowy, tak? Ale ty jesteś na służbie. Jak utracisz tę perspektywę, nie będzie etyki, nie ma przywództwa. Potem jest rzeczywistość. Przywódca nie jest ignorantem, gdy chodzi o rzeczywistość. Można zaklinać rzeczywistość, mówiąc, że nie, takiego czegoś nie ma. Że tak ludzie nie myślą. A skąd to wiesz? Tak mi się wydaje. Jestem tego pewien. Masz jakieś badania na ten temat? Ktoś coś powiedział? Nie, ja tak myślę i tak musi być. Jeżeli rzeczywistość jest inna od tego, co ja myślę, tym gorzej dla rzeczywistości. To nie jest myślenie przywódcy, to jest myślenie życzeniowe, które musi się skończyć wcześniej czy później źle. Jeśli natomiast przywódca zdaje sobie sprawę z tego, jakie są fakty, a z faktami się nie dyskutuje, jeśli wie, jakie są fakty, jak się rzeczy mają, to do nich aplikuje działanie. On jest responsywny, to znaczy oddziaływuje w zależności od bodźca. Jeżeli, idzie naprzeciwko nas armia, to Ewangelia o tym mówi bardzo wyraźnie. Ewangelia mówi, że jeśli idzie naprzeciwko ciebie armia 20-tysięczna,
to zanim ty zbierzesz swoje wojsko w liczbie 10 tysięcy, to lepiej wyślij szybko posłańców, żeby już szukać warunków pokoju. To są fakty, którym no, trudno jakby przeczyć. Jeżeli są dwa razy liczebniejsi od ciebie, no, musisz coś z tym zrobić. Nie możesz, można oczywiście, tutaj przypominam się ten słynny motyw z szablą na czołgi, który jest oczywiście bardzo krzywdzący, to jest propaganda niemiecka, która to wymyśliła, ale gdyby tak ośmieszyła naszą kawalerię, chciała ośmieszyć, później komuniści podjęli ten wątek, bo kawalerzyści nie walczyli tylko szablą, to były też, no, długa historia. W każdym razie, gdyby rzeczywiście szablami czołgi ciąć, no to byłoby nonsensem, prawda? A przywódca, który nie rozumie rzeczywistości, dla którego po prostu jego urojenia, jego myślenie jest po prostu absolutnie no, wyjątkowe, taki przywódca nie ma szansy przetrwać, jeżeli kopie się z faktami, za przeproszeniem. Wreszcie jest odwaga. Podobno jeden z największych problemów, który nas, jakby to powiedzieć, powstrzymuje od działania, to jest obawa przed popełnieniem błędu. Nie wiem, czy Państwo też tak macie. Ale bardzo często no, jesteśmy gdzieś w nowym towarzystwie, boimy się odezwać, bo on już zabrzmimy głupio, a nuż ktoś się uśmiechnie, co nam sprawi przykrość. Jesteśmy gdzieś na nowym stanowisku pracy, nie wychylamy się, raczej robimy, co nam każą, nie jesteśmy po prostu zainteresowani własną inicjatywą. To nie jest działanie przywódcy. Przywódca ma odwagę wziąć odpowiedzialność za coś, mieć inicjatywę i zacząć działać. Nawet za cenę tego dyskomfortu, który wypływa z tego, że mogę się pomylić. Bo to jest ogromny dyskomfort. Jeżeli się pomylę, jeżeli coś zrobię źle, ktoś będzie się śmiał, o mamo. Ale proszę Państwa, nie ma innego sposobu. Nie ma czegoś takiego, w słowniku przywódcy nie ma czegoś takiego jak błąd, pomyłka, klęska. Dlatego, że każde niepowodzenie, tak zwane niepowodzenie, jest tylko zachętą do tego, żeby inaczej spojrzeć, inaczej zdefiniować sukces. Każde niepowodzenie przynosi ze sobą swoistą lekcję do odrobienia. Jeżeli jeszcze raz będę parł w tym samym kierunku, będę się upierał, że popełnianie tych samych błędów musi skutkować jakimś dobrym czymś, no oczywiście jest to głupota i to nie jest działanie związane z odwagą, tylko z obsesją. Odwaga jest bardzo potrzebna do działania. Muszę mieć odwagę nie tylko ja sam jako lider, ale także ona, jeżeli ja ją mam, ona się udziela innym. Jest taki, nie wiem, czy Państwo oglądaliście taki mój ulubiony serial The Band of Brothers, tak się nazywał w oryginale, nie pamiętam. To było o żołnierzach amerykańskich, którzy wylądowali właśnie w Europie, tam w Ardenach toczyła się wojna. Jest taka, jeden z odcinków jest dedykowany takiemu, tam pojawia się taki oficer, który jest sztabowcem. Po prostu przysłali go ze sztabu, żeby dowodził żołnierzami w Ardenach. I nagle jest szturm na jakąś wioskę, gdzie Niemcy się w miarę zaciekle bronią i ten traci zimną krew w połowie tego ataku. Chowa się za jakimś drewnianym wozem, żołnierze nie wiedzą, co robić, patrzą wszyscy na niego, on po prostu sam jest straszliwie zestrachany, bo boi się popełnić błąd polegający na tym, że straci jakiegoś z tych żołnierzy. Niestety takie są realia wojny, że bardzo często ci, którzy bali się stracić jednego żołnierza albo dwóch, tracili ich dziesiątki tysięcy. Na tym polega cały problem. Ja nie mówię oczywiście, że to są łatwe wybory, to są ogromne dylematy, ale tam jest pokazana właśnie postać człowieka, dowódcy, który boi się podjąć decyzję. Przez to jego żołnierze giną, więc natychmiast go wymieniają na innego dowódcę, który... Każdy się boi, to jest jasne. Każdy się boi w takiej sytuacji. To nie jest tak, że kto się nie boi w wojsku czy na froncie, podobno ten jest niebezpieczny dla siebie i dla swoich współtowarzyszy. Krótko mówiąc, te cztery cechy i jeszcze w środku jest ta wielkość. Przywódca, i tutaj mieszczą się te wszystkie rzeczy, o których już wspomniałem, chociażby charyzmat. Ale charyzmat, myślę, pozostawiam to do dyskusji, nie jest najważniejszą rzeczą, albo nie jest czymś, co absolutnie, jeżeli go nie mam, nie jestem jakoś charyzmatyczny w mówieniu, na przykład Paweł takim był właśnie, nie miał charyzmatu gadania, to nie oznacza, że ja nie mogę być dobrym przywódcą. Natomiast tutaj, co się dzieje w tej wielkości, to jest, jak definiuje to Kostenbaum, to jest taka niezgoda na przeciętność. I
To jest najlepsza definicja. Niezgoda na przeciętność. Od momentu, kiedy jestem przywódcą, nie zgadzam się na byle jakość i przeciętność. I tutaj następuje upgrade od dobrego do wyśmienitego. Takie coś. Chciałbym teraz zobaczyć, pokazać Państwu, jak możemy to przymierzyć do świętego Pawła. To są te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. Proszę Państwa, może jeszcze tylko, gdy chodzi o etykę, tutaj jest taki wątek, etyka ta wspomniana. Proszę sobie wyobrazić, że już Platon powiedział, iż etyka to jest pewnego rodzaju mądrość. Mądrością nazywa się sztukę działania. Mądrość to jest wiedzieć, jak robić, jak działać, podejmować właściwe wybory, które przynoszą korzyść. I Platon powiedział, że jeżeli ktoś jest władcą albo liderem, nazwijmy go, i nie ma etyki, to znaczy nie uważa tego za coś ważnego, to taki ktoś może być co najwyżej tyranem. Władza bez etyki jest tylko tyranią. Proszę Państwa, w tym momencie jestem pewien, że nie jeden z Was jest w stanie sobie przypomnieć już ze swojego młodego życia takie osoby, które nie mając jakiegoś takiego dyszla moralnego w głowie, miały tylko to poczucie władzy i jednocześnie używały jej tak, że każdy czuł się zestresowany, każdy czuł się niedobrze. Trzymał się być może swojego miejsca w szyku, ale gdyby tylko mógł, natychmiast by je opuścił. To jest już znak, że mamy do czynienia z niewłaściwym przywódcą, że przywódca taki jest po prostu do wymiany natychmiast. Proszę Państwa, realia, to już omówiłem, odwaga też. I teraz, gdy chodzi o Pawła, to już są takie bezpośrednie slajdy, które dotyczą Pawła. Otóż Paweł, jak Państwo widzieliście, gdy chodzi o tą wielkość jego, ten środkowy, ten diamencik, który na tym schemacie było widać, Paweł był człowiekiem niezwykle porywczym, jak pewnie Państwo sobie kojarzą. Był człowiekiem porywczym, miał taki temperamencik, że hello. No i teraz nie miał z tego powodu więcej przyjaciół, tylko mniej. Jako młody człowiek, to już mówi autor Dziejów Apostolskich, że ział nienawiścią wobec chrześcijan. Ale ta nienawiść wydawała mu się usprawiedliwiona, dlatego że on był tak przejęty o judaizm. Judaizm w tamtym czasie nie był wcale monolitem. Nie był monolitem, bo były tam różne grupy i frakcje religijne. To nie był monolit. Tak jak dzisiaj chrześcijaństwo też nie jest monolitem. Są i protestanci, i katolicy, prawosławni i tak dalej. W tamtym czasie też, tylko że wszyscy żyli jakby w jednej ziemi. I wtedy Paweł, jakby będąc faryzeuszem, przedstawicielem jednej z tych frakcji, Paweł miał określony pogląd na świat. Jego zdaniem takie wywrotowe koła żydowskie, jakimi byli chrześcijanie, mogły zrobić tylko kuku względem judaizmu tego zasadniczego. Bo oni wprowadzali tylnymi drzwiami do judaizmu pogan. Chrześcijanie po prostu byli, a Żydzi mieli taką bardzo mocno, zresztą do dzisiaj wśród takich ortodoksyjnych środowisk, że poganie, goim, to nie, to dziękujemy bardzo, to najwyżej tam coś na ulicy, ale też żeby się nie dotykać, nie podawać dłoni, nie? Natomiast każdy poganin osłabia niejako morale, tożsamość tej wspólnoty żydowskiej. I dlatego oni tak bardzo, getta to nie jest wymysł hitlerowców, to jest oczywiście fatalna rzecz, ale już w czasach Aleksandra Macedońskiego, kiedy założona została Aleksandria, to bardzo szybko zasiedlili ją Żydzi. Tam podobno była populacja żydowska większa niż w całej Palestynie. Ale ostatecznie oni dbali o to, żeby we własnym sosie, czy to małżeństwa, czy to i tak dalej, żyli i mieszkali we własnym sosie, jakby tylko żydowskie dzielnice i tak dalej, nazywano je gettami. Paweł, będąc takim właśnie bardzo zapalczywym młodym człowiekiem, bardzo takim ideowo nakręconym, postanowił się wykazać jeszcze bardziej i pokazać swoją determinację w zwalczaniu chrześcijan. Jak Państwo być może pamiętają, na drodze do Damaszku nastąpiła totalny reset. W drugą stronę to wszystko poszło. Paweł staje się nagle orędownikiem największym tej drogi, którą zwalczał.
ale jednocześnie to nie czyniło z niego dobrego apostoła. Trzeba było, żeby niektórzy zapomnieli trochę o jego wyczynach, o być może rozlanej krwi. Trzeba było go na jakiś czas odsunąć. I my nie wiemy, co się stało, kiedy Paweł te 8 lat przebywał w Tarsie. Niewątpliwie jednak był człowiekiem bardzo cierpliwym. I tutaj mówię to Państwu z bardzo dużym naciskiem, bo jest tak, że jak jesteście w takim wieku jak wy, to z pewnością przychodzi takie myślenie, że jak już skończyłem studia, to właściwie już mógłbym być dyrektorem. Już jakiś na pewno, ministrem to już na pewno. Ministrem to już chyba każdy może być. W każdym razie, dlaczego? Dlatego, że skończyłem studia i patrzę na wszystkich z pewną wiedzą, prawda? Teoretyczną to nic. A podobno tak jest, że wiedza teoretyczna, jeśli jest prawdą, to w praktyce też się sprawdzi. No ale nie mam jeszcze doświadczenia. Rozmawiałem kiedyś z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i on mi powiedział, że czasem rozśmieszają go ci młodzi, którzy zaraz po studiach trafiają do niego, czy tam do działu kadr i są gotowi już obejmować jakieś kierownicze stanowiska. No skończyli studia. Chwileczkę, no to już nie w kij dmuchał. No studia skończyli. Na co marszałek mówi, no może trzeba by było, żeby czegoś się jeszcze nauczyli praktycznego, żeby poznali życie od podszewki i tak dalej. I zobaczcie, Paweł ma na to czas. Ma całe 8 lat. Ten jego odwrót, to jego zupełnie wywrócone do góry nogami życie, ta długa rehabilitacja, która odbywa się gdzieś w Tarsie, nie wiemy, co tam się działo. Ale bezsprzecznie Pawła nosiło. Przecież temperamentalnie to on się nie zmienił. Jego nosiło. On na pewno chciał po prostu już coś robić. 8 długich lat musiał czekać. Jestem pewien, bo znając go z tych innych, z całej tej korespondencji, jestem pewien, że Paweł tego czasu nie zmarnował. I to też zawsze sugeruję moim studentom, żeby przede wszystkim nie zmarnować czasu studiów. Bo to jest taki czas, którego już nigdy się nie da nadrobić. On minie i za 5 lat od rozpoczęcia studiów okaże się, czy wykorzystałem go dobrze, czy tylko zdałem egzaminy. Jeśli się czegoś nauczyłem, zwłaszcza jakiejś praktycznej wiedzy, i dlatego podziwiam Państwa, że Wy chcecie w czasie wakacji czegoś praktycznego dotknąć, to jest super. Dla przyszłych liderów to jest genialne. Wspomniany Aleksander Macedoński, przepraszam Państwa, ale jestem po lekturze pewnej książki o nim, został przez ojca wysłany już od maleńkości. Był trenowany jako przez niewolników, którzy znali się na sztuce szermierki, w sztuce wojennej i tak dalej. Jako 18-latek, już 16-latek dowodził już lewym skrzydłem falangi w armii swojego ojca. Taki był już wyszkolony piorun, ale nie, ojciec bardzo pilnował tego, żeby to nie było. Państwo wiedzą, że istnieje coś takiego jak zawód syn, prawda? Wiecie, co to jest? Czyli ktoś ma dużą firmę i ma też syna i córkę. To nieważne, ile syn czy córka umieją, oni za chwilę po studiach zostają dyrektorami w tej firmie. No przecież tata jest... Nie, zamiast tata ich normalnie wysłać od początku, żeby poznali cały proces produkcyjny, nawet od pozycji konserwatora powierzchni płaskich, to od razu daje ich na stanowisko dyrektorskie i to może tylko rokować katastrofą. Katastrofą. Więc Paweł odrobił te lekcje 8 długich lat życia w cieniu. Być może Państwo też tak czasem czują, że po prostu, kurczę, no nikt nie dostrzega. Nikt nie widzi tych moich talentów. Powoli. Inwestujcie w siebie. Inwestujcie w siebie. Przyjdzie taki dzień. Przyjdzie taki dzień, kiedy bez tych Waszych kompetencji nic się nie będzie mogło zadziać. Sami Was znajdą. Pokorny stażysta. Kiedy wrócił, Barnaba go tam odnalazł w tym Tarsie i zaprosił do Antiochii, to Paweł, co tu dużo mówić, przyszedł i pokornie służył u boku Barnaby. Charakterek jego jednakże nie zmienił się. W liście do Galatów opisuje taką scenę, kiedy to się postawił Piotrowi. Wyobraźcie sobie teraz, idziecie teraz na przyjęcie, na którym prezydent Polski albo jakiś inny dygnitarz po prostu siedzi przy stole i zachowuje się niewłaściwie. Wy jako studenci, laboratorium liderów prawa, prawda, czy uczestnicy, stajecie i przy wszystkich upominacie prezydenta. Przecież to jakiś skandal byłby, wszystkie gazety by o tym pisały. Prawda? Paweł nie bał się tego, przez co okazuje się, że jego temperamencik nie opuścił go. On sam się tym chwali. Właściwie chwali się, on mówi o tym, że mu nie zależy na tym, żeby go ktoś, nie wiem,
on, jego czyny za nim przemawiają. I mówi, że kiedy widział Piotra, który w Antiochii wdał się w udawanie, bo Piotr tak udawał, że ci chrześcijanie spod znaku pogaństwa, którzy byli poganami do niedawna, a teraz doszli do kościoła, włączeni zostali do kościoła, no jakoś z nimi im mu nie po drodze. Ale dopóki nie przyszli chrześcijanie, judeo-chrześcijanie, czyli ci, którzy nie weszli do tego pomieszczenia, judeo-chrześcijanie, którzy no, z urodzenia, z pochodzenia byli Żydami, dołączyli do chrześcijaństwa, czyli taką rdzenną stanowili strukturę chrześcijaństwa, to on z tymi właśnie poganami, chrześcijanami super w komitywie był. Natomiast kiedy tamci weszli, uznał, że trzeba trochę pokazać swój dystans do tych pierwszych. I Paweł mówi, jak ja to zobaczyłem. Jak ja to zobaczyłem, to wstałem i publicznie go upomniałem. Zawsze mówię moim klerykom, słuchajcie, ciekawe, wśród studentów są także klerycy. Mówię, ciekawe jest, kto z nas mógłby wstać i jakiemuś swojemu przełożonemu, na przykład biskupowi, powiedzieć, nie, ty nie robisz gościu dobrze. Tak nie powinno być. Kiedy to jest dozwolone? Ja nie wiem, czy to jest w ogóle dozwolone. Na pewno nie ma się od tego więcej przyjaciół, tylko mniej. Ale jeżeli ma się taką niesamowitą troskę o czystość wiary, bo Paweł ją miał, no to ja nie wiem, czy Pawłowi to pomogło do jego kariery, na pewno nie, ale on nic sobie z tego nie robił. Jak mówię, czyny za nim przemawiały. Był pokornym stażystą poza tym jednym wypadkiem u boku Barnaby. Ale był ogromnie też zdeterminowany. Ta pierwsza wyprawa misyjna, na którą pojechali, udowodniła cechy charakteru Pawła. On był człowiekiem, któremu, no co to dużo mówić, przeciętność była obca. On już swoje przeżył, miał już swoje lata, prawdopodobnie miał już, no cóż, ponad 40 lat już. I u boku Barnaby staż odbywał. Hello? To może ja już powinienem być wodzem? No nie. Odbywał ten staż, z determinacją poszedł i gorszył się bardzo Janem Markiem, który odłączył w połowie drogi od tego ich marszu. Przeżyli obaj z Barnabą mnóstwo różnych przygód, bardzo niebezpiecznych dla życia. Byli kamionowani, wbijani do więzienia, byli no, wyrzucani z miast i tak dalej, i tak dalej. Ale oni się nie zniechęcili. Dlaczego? No bo obaj mieli, oni już przeżyli coś. Im nie zależało na tym, żeby błyszczeć. Oni mieli wizję. Oni mieli wizję, o której Państwu powiedziałem wcześniej, że teraz powiem, że ta wizja to jest po prostu, po pierwsze, Paweł zrozumiał pod Damaszkiem, że wszystko, czym do tej pory żył, a żył przez no, 30 parę lat, po prostu nijak się ma do tego nowego message'u z nieba, który przemówił do niego tak, że wywalił całego jego życia do góry nogami. I on zrozumiał, że zbawienie na czym innym polega, niż on uważał. Bo faryzeusze, którym on też był faryzeuszem, uważali, że zbawienie to sobie można zapracować. Robisz to, tamto, dobre uczynki, to ci się sumuje, wchodzisz do nieba i dziękuję bardzo, na tablicy wyświetla się wystarczająco, limit osiągnięty, wchodzisz. Nie. On zrozumiał pod Damaszkiem i później od innych chrześcijan, że to wcale nie oznacza, to wcale nie opiewa na dobre uczynki twoje zbawienie. Ważne, żebyś uwierzył w Jezusa Chrystusa, który uczynił możliwym otrzymanie zbawienia. Długa historia. W każdym razie on zrozumiał, że zbawienie po 30 paru latach swojego życia, życia w nieświadomości, że to jest tak nowe po prostu teraz i że to temu trzeba podporządkować życie, wszystko trzeba rzucić na szale i dziękuję bardzo. Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa, to jest coś, co za chwilę się stanie i wreszcie nie ma czasu, bo jak ja mam już 30 parę lat, to ile jeszcze pożyję? No pożył podobno do 64 roku po Chrystusie, czyli prawie 70 lat mógł mieć, ale w tamtym czasie średnia przeżywalność to było jakieś 35 lat. To już był no, 35 lat, proszę Państwa, nie wiem, czy jeszcze chyba tutaj nikt nie osiągnął tego wieku. Proszę Państwa, jak osiągniecie 35 lat, to w realiach starożytnych to byście byli normalnie już sędziwymi obywatelami tego kraju. No ale to ja już nie wiem, co ja mogę powiedzieć o sobie. W każdym razie Paweł czuje pośpiech, znaczy ma wizję, wie, że trzeba dotrzeć do jak największej liczby ludzi z tą informacją, i musi ją zanieść tym wszystkim ludziom nieświadomym, żyjącym w nieświadomości tak jak on. Jego wizja jest też taka, że za chwilę przyjdzie Jezus i jak nie zastanie tych, im więcej zastanie tych przekonanych,
tym bardziej, tym więcej ludzi się zbawi. Więc on czuje takie przynaglenie, taki pośpiech, ta wizja, którą Paweł ma i którą zaszczepia innym ludziom, ona jest po prostu do tego stopnia jakoś przynaglająca, że on nie może inaczej, tylko się spieszy. On z miasta do miasta, wprawdzie w jednym mieście może pobyć 3 tygodnie, w innym 3 miesiące, w innym 2 lata, ale to wszystko zależy od lokalnych warunków. On tam się spala, jeśli widzi sens. Ta wizja go nie opuszcza. Proszę Państwa, odwaga. Paweł, no, żeby Państwu powiedzieć, po prostu zacytować fragment Pisma Świętego, Paweł mówi o tym w liście do Koryntian, co przeszedł. Z powodu Chrystusa znosiłem wiele więcej trudności niż ktokolwiek inny. Za głoszenie dobrej nowiny zostałem aresztowany, byłem aresztowany i bity. Wielokrotnie narażałem życie. Żydowscy przywódcy 5 razy wymierzyli mi karę 39 batów. 3 razy zostałem pobity, raz obrzucany kamieniami, 3 razy przeżyłem katastrofy morskie, z czego raz całą dobę spędziłem na morzu jako rozbitek. Odbyłem wiele uciążliwych podróży, byłem narażony na niebezpieczeństwa na rzekach, niebezpieczeństwa ze strony bandytów, a także moich własnych rodaków oraz pogan. Niebezpieczeństwa czyhały na mnie także w miastach, na pustkowiu i na morzu. Zagrożenie stanowili również ludzie podszywający się pod wierzących. Doświadczyłem też wielu innych rzeczy, ciężkiej pracy, zmęczenia, bezsennych nocy, głodu i pragnienia. Często chodziłem z pustym żołądkiem i drżałem z zimna, nie miałem bowiem ciepłych ubrań. Poza tym wszystkim zawsze towarzyszy mi troska o kościoły. Jeśli ktoś opada z sił, ja również słabnę. Jeśli kto upada, płonę ze wstydu. To taka... Paweł mówi to w kontekście no, tych wszystkich takich wymuskanych ewangelizatorów, którzy się chlubią, chwalą się tym, co oni tam nie zrobili. Paweł mówi, dobra, no to jak już trzeba się chwalić, to ja też. W 2 liście do Koryntian. I właśnie, gdy chodzi o odwagę, to jest to, co widzieliście Państwo na tym schemacie na dole. To był ten dolny wątek, dolny kafelek. Otóż Paweł przeszedł niejedno. Normalnie każdy zdrowy, normalny człowiek powiedziałby sobie, ludzie kochani, przecież to grozi utratą życia. Przecież to jest niebezpieczne. Przecież jak ja już byłem w więzieniu raz, drugi, no to przecież za chwilę mogą mnie skazać. W liście do Filipian, w którym Paweł, to jest paradoks. To jest list, o którym się mówi, że to jest takie apogeum radości w listach Pawłowych. W tym liście Paweł pisze z więzienia i mówi, kurczę, jaki ja jestem szczęśliwy. Ale zaraz. On nie wie, czy z tego więzienia wyjdzie, dlatego że z powodu, dla którego tam trafił, no raczej się nie wychodzi. Można wyjść, ale nogami do przodu. Po prostu być poddanym egzekucji. I nie wiadomo, jak to się skończy. Ale Paweł mówi, że jak ja się cieszę, że tu jestem. I teraz jest taka konsternacja wśród czytelników tego listu. Ale co on mówi? Jestem w więzieniu i chwała Panu. Chwileczkę, o co chodzi? Bo on mówi, że dzięki temu, że jest w więzieniu, miał okazję głosić Ewangelię także strażnikom. I strażnicy wiedzą już teraz, co to jest Ewangelia. No hello, czy to nie jest fajne? No fajne. A potem mówi, ale wiecie co jeszcze? Jeszcze wam powiem jedną. Są tacy bracia, Paweł, jak mówiłem, miał opozycji co niemiarę. Są tacy bracia, którzy mówią, głosimy Ewangelię na złość Pawłowi. Głosimy ją tak, żeby Pawłowi zrobić tą gombrowiczowską gębę. A Paweł mówi, Jezu, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że oni to robią. Dlaczego? Bo czy z takich pobudek, czy z innych, głoszona jest Ewangelia. Innymi słowy, pokazuje tutaj no, duży dystans do siebie, ale jeżeli ktoś z więzienia pisze, że mu dobrze tam, chociaż nie wie, jak się to skończy, czy wyjdzie żywy, i mówi i jeszcze innym dodaje otuchy, no to nie jest to odważny człowiek. Ale Paweł ma odwagę, żeby podjąć działania, które obarczone są wielkim ryzykiem. To ryzyko jest skalkulowane, bo to, jak mówiłem Państwu, tak jak na froncie ktoś, kto nie czuje żadnej obawy, żadnego lęku, jest niebezpieczny dla siebie i swoich towarzyszy, tak tutaj ryzyko jest zawsze, on je kalkuluje, ale rzuca na szale, no właśnie, to wszystko robię dla Ewangelii. I dlatego to ryzyko popełnienia błędu, którego tak bardzo się wszyscy boimy, jest mu chyba obce. Chociaż mówi o sobie, że czuł się niekompetentny. Czuł się taki niekompetentny, kurczę, no do tego wszystkiego, co robił. I dlatego mówił w swojej prywatnej modlitwie, prosił Pana, żeby od niego odszedł.
żeby po prostu zostawił go, bo on nie da rady. I wtedy usłyszał takie fajne słowa, że ty się tym nie zajmuj, tylko daj mi to, co masz. 5% ze 100, które są potrzebne. Masz tyle? Może nawet i 3. Resztę uzupełni Duch Święty. Ale nie bój się popełnić błędu, bo każdy błąd nauczy cię czegoś. Kiedy popatrzymy na przykład na jego wizytę w Atenach, ona była z góry skazana na niepowodzenie. Dlatego, że Paweł, kiedy głosił Ewangelię, musiał wspomnieć o zmartwychwstaniu. Dla niego zmartwychwstanie to było kluczowe coś. Natomiast w myśl ówczesnej filozofii i teologii greckiej, takiej pogańskiej, dusza była zamknięta w ciele jak ptak w klatce. Ideałem było wypuścić ją, czyli oddać się w ramiona śmierci, tak żeby dusza mogła swobodnie przejść na pola idei. Tam dopiero będzie żyła. A Paweł mówi ich zdaniem o reinkarnacji, że ta dusza wraca z powrotem do ciała, czyli bez sensu. Oni go obśmiali, za przeproszeniem, i Paweł wiedział, że tak będzie. Nie był idiotą. Pięknie zaczął, pochwalił, przeszedł się po Atenach, widział dużo ołtarzy, widzę, że jesteście pobożni i tak dalej. No i właśnie przyszedłem wam ogłosić Boga, którego nie znacie. I opowiadał o Jezusie i tak dalej, jak usłyszeli o zmartwychwstaniu, zaczęli śmiać się do rozpuku. To był kluczowy wątek, niemożliwe, żeby Paweł go nie znał. Niemożliwe, żeby nie znał. Wiedział, że ta operacja jest obliczona na wielkie ryzyko, właściwie jest na 95% obarczona niepowodzeniem. Ale jednak podjął to ryzyko wyszydzenia, bycia obśmianym i tak dalej. I co? No i okazało się, że z tego wyszło pewne dobro, bo tam zaczątki Kościoła się pojawiły. Wprawdzie była to malutka wspólnota, najpierw małżeństwo, potem, ale już zaczęło, ziarno zostało posiane. Gdyby on myślał w kategoriach, nie, no wiecie, to tam nie ma co się wychylać, pójdę do innych miejsc, tutaj w Atenach na pewno nie, bo to tutaj to niedobrzy ludzie mieszkają. To jak mówił bohater słynnego filmu Psy, to niedobra kobieta była. To jakby, gdyby myślał takimi kategoriami, że się boi i że nie wejdzie, no to nie byłby przywódcą. Na pewno nikt nie pochwaliłby go za to. Nie ma takiej sytuacji, poza tym, o którym wspomniałem, tym takim jego własnym wahaniu, kiedy prosił Pana, żeby dał mu już spokój po prostu. Żeby już go nie przynaglał. On sam sobie już na emeryturę przejdzie. Ale nie otrzymał tej dymisji, nikt nie przyjął. No to cóż, no to dalej. Inicjatywa po prostu z jego, cały czas po jego stronie. On ma inicjatywę, ale jednocześnie, to w ramach odwagi, ale jednocześnie nie boi się zaufać swoim podwładnym, to źle powiedziane, ale swoim braciom i siostrom, których dopiero co na chrześcijan ukształtował. Proszę Państwa, zobaczcie, jakie to jest wielko wspaniałomyślne. W liście do Tesaloniczan, pierwszym, Paweł tam jest tylko w Tesalonice 3 tygodnie. Potem go wynieśli, przepraszam, na taczkach go wywieźli prawie, miejscowi niechrześcijanie, ale zostawił tamtą wspólnotę i bardzo martwi się o jej losy. Musiał pójść dalej. I pisze do niej, najpierw wysyła Tymoteusza po pewnym czasie, żeby zobaczył, jak oni sobie radzą. Ta wspólnota mogła liczyć tam około 100 osób. I dowiedział się od Tymoteusza, że świetnie sobie radzą, że super, idą we właściwym kierunku. No dobrze, no to przyszedł, znaczy to napisał do nich ten list, taki właśnie pokrzepiający, a na końcu mówi do nich tak. Wszystko badajcie. Co ma co dobre, zachowujcie. A co ma chociaż pozór zła, od tego uciekajcie. To znaczy, Paweł mówi tak, ta wspólnota wasza nie ma być oblężoną twierdzą. To prawda, że bardzo jasno wytyczył granicę pomiędzy my i wy. To nie było takie typowe w starożytności, bo na przykład robili tak przedstawiciele różnych szkół filozoficznych, że na przykład stoicy, że pozyskiwali nowych rekrutów i no, narzucali im pewną tożsamość, zerwanie z dotychczasowym środowiskiem i tak dalej, to przypominałoby jakby nasze dzisiaj sekciarskie takie życie. Paweł też bardzo jasno rozgraniczył pomiędzy my i oni. Ale z drugiej strony Paweł mówi tak, my tutaj wewnątrz tworzymy naszą tożsamość, ja jestem dla was punktem odniesienia, pośród was rodzą się już liderzy spontanicznie, ale jednocześnie pamiętajcie,
nie jesteście oblężoną twierdzą. Wychodźcie na zewnątrz i patrzcie, badajcie, co tam jest dobre. Co to oznacza? Że Paweł podejmuje tutaj znowu ryzyko. To jest odwaga pewna, bo jeżeli oni pójdą, to co oni jeszcze, co oni wiedzą o tym chrześcijaństwie? No 3 tygodnie dopiero byli. I teraz Paweł mówi, dobra, ale idźcie teraz na zewnątrz, już wystarczająco wiecie. I co tam jest dobre, to zachowujcie, a co ma pozór, chociażby pozór zła, od tego uciekajcie, szerokim łukiem obchodźcie. Mnie się to zawsze bardzo podoba, bo to jest no jednak wielki kredyt zaufania. Przecież oni jeszcze nic nie wiedzą o chrześcijaństwie. Widać ich zagubienie. A jednak Paweł mówi, już macie wystarczająco w głowie, żeby... Paweł nie jest mikromenadżerem. Mikromenadżer to jest ktoś, kto boi się własnego cienia. To nie jest dobry przywódca. Ktoś, kto skontroluje każdy najmniejszy aspekt działania, na przykład firmy czy jakiejś grupy, to nie jest dobry przywódca. Przywódca zajmuje się globalną wizją, natomiast powinien porozdzielać zadania czasem, ale nie na zasadzie, o, tego lubię, to ten będzie. Zobaczyć, jakie kto ma kompetencje. One się wykrystalizują w trakcie działania i tutaj u Tesaloniczan tak właśnie było. Tam się spontanicznie zaczęły rodzić pewne funkcje, bo ktoś bardziej się zaangażował, na przykład w nauczanie, ktoś w coś. Paweł mówi super. Nikogo nie wyznacza. Nieraz jest, wiecie Państwo, jak to w dawnych czasach mówiło się, że kogoś przywieźli w teczce, czyli na dyrektorskie stanowisko przywieźli gościa w teczce. Otworzyli teczkę na biurku, i o, to ten będzie tutaj dyrektorem. On w ogóle mógł nie wiedzieć nic o branży, ale ponieważ był przyjacielem prosiaczka, to przywieźli go i od tego momentu był dyrektorem. Paweł nikogo nie namaszcza w ten sposób w Tesalonice, w tym pierwotnym kościele, tylko mówi tak, zobaczymy, same się wykrystalizują funkcje. Tylko ci, którzy, uwaga, ci, którzy mają już pewne funkcje, już sprawują, tak spontanicznie je podjęli, niech będą u was w szacunku. Miejcie do nich szacunek, ponieważ to wam się nie należy. To nie jest tak, że oni wam są to winni. Oni podjęli, pracują więcej niż wszyscy. Szanujcie ich za to. To są liderzy, którzy w naturalny sposób dostrzegli w sobie taką chęć, potrzebę i tak dalej. Ci liderzy później mogą jednak też zejść na manowce, zwłaszcza jak jest ich za dużo. To z kolei w kolejnym liście do Filipian Paweł musi temperować towarzystwo, bo tam się zaczynają koterie. Ten jest liderem takiej frakcji, drugi jest takiej frakcji liderem. Przywódca musi dbać o jedność. Szanować różnorodność, ale jedność, to znaczy odwracać ten wektor od własnych małości, własnych ambicyjek na rzecz patrzenia w jednym kierunku. Bo jeśli wszyscy zaczną swoje, przepraszam, lody kręcić, no to nie ma z tego nic. I tak właśnie było u Filipian. I Paweł, widząc zagrożenie rozpadu we wspólnocie, po prostu mówi do nich, chwileczkę, ogarnijcie się. I nawet mówi po imieniu, nazywa po imieniu wywrotowców. Mówiliśmy o realiach. Paweł bardzo pięknie na realia odpowiada. Tutaj jest pani, która spożywa kawę, patrząc na wielkie miasto z okien swojego biurowca. No i jak się patrzy na duże miasto, to widać piękne domy, ale dopiero jak się zejdzie na dół, to widać na przykład bezdomnych, to widać, przepraszam, obsikane metro i tak dalej, i tak dalej. Widać cały ten brud, który na zdjęciach jest niewidoczny, albo z wysokości biurowca jest też niewidoczny. Paweł to nie jest ktoś, kto jest idealistą w tym znaczeniu, że nie zna realiów. Jemu czynnik ludzki jest bardzo bliski. Ja to nazywam czynnik ludzki, ponieważ to jest coś, co się uruchamia w każdej grupie. Czy to jest grupa kościelna, czy to jest ministerialna, czy to jest grupa wojskowa. Czynnik ludzki uruchamia się zawsze. Innymi słowy, ktoś musi pokazać w pewnym momencie, że jego musi być na wierzchu. Albo musi koniecznie, nawet bezinteresownie zupełnie, kogoś wysadzić z siodła. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Nieraz, no to trzeba by całe studium psychologiczne zrobić, dlaczego tak jest, ale takie rzeczy się dzieją. Na przykład w liście do Koryntian pierwszym Paweł mówi tak. Krytykuje tam znowu koterię. W Koryncie, które było miasto, po dzień dzisiejszy mówi się o córach Koryntu, było to miasto bardzo kosmopolityczne, o dużym, powiedziałbym, takim luzie, gdy chodzi o seksualność i tak dalej.
ale też gdy chodzi o myślenie. Tak, wolnomyślicieli było dużo. No i zaczęli sobie tworzyć takie koterie. O, Apollos pięknie mówił. No, to do Apollosa. Zaraz się frakcyjka koło niego stworzyła. No, to tam ktoś inny był też czymś tam sławił, no to koło niego również tam jakieś grono adoratorów było. I teraz, gdyby to jeszcze tylko to, ale te dwie koterie zaczęły się zwalczać. Dołączyła i trzecia. I Paweł krytykuje to strasznie, mówiąc, ludzie kochani. To znaczy, że co, jedni mówią, że ja jestem Apollosa, a inni mówią, ja od Pawła, ja od Jezusa, a ja od Piotra. Znaczy, Chrystus jest podzielony? My, liderzy, jesteśmy na służbie, mamy taką etykę. To Jezus jest najważniejszy. Jeżeli lider o tym zapomni, że jest na służbie, no to tylko może się tak skończyć. Czyli porażką. Środowisko, z którego wychodzą dane osoby, w którym jednocześnie funkcjonują, narzuca mnóstwo wzorców. I Paweł jest tego świadom. Środowisko greckie, w którym wyrośli jego słuchacze, w większości ci na przykład z Grecji, oczywiście, środowisko greckie, ono miało pewne standardy, nieżydowskie, obce tym żydowskim. Miało standardy, które Paweł musiał uwzględnić, bo inaczej nic by tam nie wskurał. Dlatego Paweł musi nie tyle zamykać oczy na realia, tylko mieć szeroko otwarte oczy i jakby responsywnie reagować na to, z czym ma do czynienia. Jeżeli ma tłum, który jest zainteresowany no, wszystkim, na przykład tylko na przykład igrzyskami i chlebem, to on musi jakoś wejść w ten tłum, znaleźć jakiś kod dostępu i tak dalej. On nie może powiedzieć, nie, no wszyscy Grecy są przecież wspaniali, zafascynowani filozofią. Przecież jak tylko usłyszą mój wywód, od razu będą na kolanach rzuceni. Paweł nie jest idealistą w tym znaczeniu. Absolutnie nie. Ma wielkie rozumienie i zrozumienie dla środowiska, w którym żyją. To się przejawia na przykład w sposobie, w jaki pisze do tych ludzi. Otóż, proszę Państwa, jakbyśmy dzisiaj na przykład... Przepraszam, ile ja mam jeszcze czasu? 7 minut. 7 minut, dobrze. Jakbyście Państwo mieli napisać jakiś list do... albo wypracowanie. Wypracowanie pod tytułem rozprawka. To tam pewnie zgodnie z kanonami sztuki znalazłoby się wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Bo myśmy się tak nauczyli pisać. Tak nas w szkole nauczono. I to jest typowe dla naszego, ale na przykład ktoś w Afryce czy w Indiach już nie miałby takiego imperatywu. I teraz pojechalibyśmy tam i chcielibyśmy coś dla nich zrobić i mówilibyśmy do nich językiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To by oznaczało, że klęska po prostu jest czeka za rogiem. Paweł, kiedy pisze swoje listy, to tam jest pełno retoryki, do której przyzwyczajeni są jego słuchacze. Co więcej, tam są pewnego rodzaju zachęty, których nie powstydziliby się ówcześni filozofowie, będący, no jakby to powiedzieć, ówczesnymi mistrzami nadawania myślenia, tam tłumom całym, to zwłaszcza Epikurejczycy i Stoicy. Oni nadawali sposób myślenia, mentalność całą. Jak Paweł by tego nie uwzględnił, no to po nim. Co więcej, Paweł musi pracować nad tożsamością tych ludzi. Ta tożsamość jest do tej pory no taka pogańska. A teraz jak zrobić, żeby przemienić ich, po prostu przemianować ich na chrześcijan? Nie zrobić z nich Żydów, tylko chrześcijan. To jest jego myślenie i on dokładnie to realizuje w swoich listach. To widać, po prostu genialnie to robi. Potem strategia. On nie może kopać się z koniem. Jeżeli idzie, ma mało czasu, jest już człowiekiem w średnim wieku, wie, że fizycznie nie jest w stanie wszędzie dotrzeć, stąd te listy, ale również wie, że jeżeli zaniesie chrześcijaństwo do dużego miasta, ośrodka miejskiego, to będzie poczkować na zewnątrz. Ta filozofia była jakby obecna od czasów Aleksandra Macedońskiego znowu, od czasu IV wieku. Aleksander wprowadził zupełnie nowy sposób. On nie podbijał, znaczy podbijał tereny nowe, ale nie narzucał ludziom siłą standardów greckich. On po prostu budował silne miasta, które miały rezonować, miały emanować kulturą grecką na otoczenie. I ludzie sami przychodzili, wow, jaki fajny macie teatr. I Grekiem mógł zostać każdy, kto tylko szedł później, mówiąc tak obrazowo, drogą grecką. To są realia, które Paweł absolutnie zna i uwzględnia.
Gdy chodzi o etykę, liczą się ludzie. Dla Pawła to jest bezwzględnie priorytet. Nie liczy się on. On nawet mówi, dla wszystkich stałem się wszystkim, co chcieli we mnie widzieć. Dla słabych stałem się jak słaby. Dla Greków stałem się jak Grek. Dla tych, którzy no, po prostu utożsamił się z nimi, po to, żeby, jak mówi, pozyskać przynajmniej niektórych, żeby niektórzy przynajmniej byli zbawieni. Nie robi tego dla celów jakichś merkantylnych, bo nic z tego nie miał, jak czytaliśmy w tym drugim liście do Koryntian. Bardzo często przymierał głodem i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie mówi też o sobie, że no, nawykł i cierpieć biedę, i obfitować. Więc generalnie to środowisko, w którym był, czy warunki życiowe, zewnętrzne, zupełnie mu nie przeszkadzały. Słabi to jest taki wątek bardzo eksponowany. Proszę Państwa, normalnie, gdybyśmy zakładali jakąś korporację albo jakąś firmę, już mówiłem to na spotkaniu u mnie, to byśmy szukali ludzi, którzy są z koneksjami, jacyś zdolni, z językami obcymi i tak dalej, prawda? A Paweł mówi do swoich adresatów w Tesalonice, przygarniajcie słabych. I to jest zdumiewające, bo tego jeszcze nie grali w starożytności. Słabych to znaczy kogo? Wykluczonych i chorych. Wykluczonych to znaczy takich, którzy niewiele znaczą w społeczeństwie, którzy żyją na jego marginesie, nie z powodu tendencji do kryminalnych tam jakichś ciągotek, nie. Którzy po prostu są wykluczeni z racji pochodzenia i tak dalej. Ich przygarniajcie, mówi Paweł. Dlatego to też moim zdaniem jest wielka strategia, raz duchowa, bo Paweł mówi, że sam widziałem, jak jestem słaby i jak udostępniłem te moje 5% kompetencji, to Duch Święty 95% jakby nadał i były cuda się działy przez moje ręce. I tu jest ten sam wątek, ale jednocześnie Paweł mówi tak, wśród tych słabych są ludzie o takich kompetencjach, albo może o takich zdolnościach, o których wielu innym, tak zwanym z koneksjami, się nie śniło. Proszę Państwa, ja to przerabiałem przez 7 lat. Byłem dyrektorem takiej, wychowawcą w takiej bursie dla młodzieży akademickiej w Przysieku. I żeby tam się dostać, trzeba było udowodnić jakiś bardzo taki skąpy dochód na mieszkańca, członka rodziny. I te dzieci, ci studenci, co tu dużo mówić, no nie grzeszyli zamożnością. Ale jakie oni mieli talenty, jakie oni mieli zdolności, też nieuświadomione bardzo często, z powodu tego, o czym mówiłem, że bali się popełnić błąd, z powodu tego nieużywane zupełnie. Ci ludzie mogą być diamentami, jeśli tylko da im się szansę, bo oni mają 2 razy większą determinację i każdy przywódca to powinien zrozumieć. Że jak przyjdzie taki zepsuty absolwent studiów jednych czy drugich tam oksfordzko-cambridge'owskich, wspaniałych, bo jasność, ale zepsuty, świadom swojego znaczenia, pochodzenia, wywodzenia się ze świetnej rodziny, ten człowiek może już tylko gorzej. Natomiast ktoś, komu dano szansę, żeby sięgnął wysoko, ta determinacja, która w nim jest, może wykrzesać z niego takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. I Paweł doskonale to rozumie. Słabi według kategorii tego świata. Dajcie im szansę. Zobaczycie, jakie cuda się dokonają. Dla niego etyka to jest również praca wspólna. Kiedy mówi, żeby szanować przełożonych, tych spontanicznie wyłonionych, to mówi również hello, ale żeby nikt się nie zwalniał z działania. To, że są przełożeni i że każe wam ich szanować za ich pracę, nie oznacza, że ty masz siedzieć z założonymi rękoma i wszystko ci się należy. To ma być teamwork. Dobry przywódca to jest ktoś, kto w ramach tak rozumianej etyki będzie jednoczył ludzi pod jednym wspólnym mianownikiem albo sztandarem, żeby razem duże rzeczy robić. Jeżeli tego nie ma, każdy będzie rozedrgany i będzie to jest maszyna, która musi wcześniej czy później się zepsuć. To jest, Paweł mówi tutaj takim językiem, żeby była jasność. On jest przywódcą i to on zakładał te wspólnoty, więc ma do nich jakby prawo, ale stara się, żeby ten jego wizerunek nie peszył. Więc mówi różnymi obrazami do nich. Mówi raz Adelfoi, to znaczy bracia i siostry. Czyli jestem bratem, starszym bratem, który w tradycji greckiej, rzymskiej, żydowskiej to zawsze jest ktoś więcej. To jest taki, ale brat jednak, czyli nie ma co się go bać. Potem mówi o matce, że jest matką dla nich. W liście do Filipian mówi nawet, jakby, że jest matką karmiącą. Taką karmiącą, która się opiekuje niemowlaczkiem. Tak was traktowałem.
Potem mówi o sobie, że jak ojciec was karciłem. A właśnie, kiedy mowa o karceniu, to lider nie może się bać mówić dobitnie. Czasem jest tak, że trzeba powiedzieć, trzeba pięścią walnąć w stół, za przeproszeniem, bo nie da się inaczej. Wyczerpały się wszystkie argumenty i widać, że druga strona nie przyjmuje ich w żaden sposób. Idziemy na kurs na kolizję, na katastrofę. Więc czasem trzeba walnąć pięścią w stół i Paweł tak robił niejednokrotnie. Tak robił na przykład w liście do Galatów, jak mówię, w stronę Piotra, w stronę samych Galatów, do których mówi: głupcy, co wy robicie? Odwróciliście zupełnie kurs, idziecie w drugą stronę, gdzieście jeszcze nigdy nie byli. Jednocześnie, to jest zarządzanie kryzysem, Paweł nie boi się używać forteli, tak żeby swoich wrogów poróżnić. Słynny autor Sun Tzu, który napisał Sztukę Wojny, bardzo często mówi tam o tym, jak wrogów trzeba rozpracowywać, ale najlepiej, ideałem jest bez rozlewu krwi, bez konfrontacji bezpośredniej, tylko żeby po prostu podcinać skrzydła ich niecnym jakimś takim spiskom. Tak, żeby rozbroić ich, zanim jeszcze dojdzie do walki. I Paweł dokładnie tak robi. Jest taki moment, kiedy staje przed Sanhedrynem, aresztowany, składająca się z przedstawicieli najważniejszych frakcji religijnych. I Paweł mówi do nich tak. Bracia faryzeusze, którzy stanowili sporą grupę w tej łonie Sanhedrynu. No ja stoję tutaj przed wami, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Jak ten Rosjanin na dworcu w Moskwie. O co chodzi? Chodzi o to, że ja tutaj stoję, dlatego że się spodziewam zmartwychwstania. A pomiędzy faryzeuszami i saduceuszami, którzy byli w tym gremium, był ten spór od zawsze. Czy jest zmartwychwstanie, czy nie? Faryzeusze mówili, że tak. Saduceusze mówili, zapomnijcie o tych bzdurach. I jak Paweł dotknął takiego punktu, to ich poróżnił między sobą i powstał między nimi znowu spór. Czyż nie jest to genialny fortel? Paweł był spryciarzem. Ktoś, kto chce zarządzać kryzysem, musi myśleć niesztampowo, spoza, nie może zakopać głowy w piasek, nie może się bać i czasem imać się rozwiązań, które są nie do przewidzenia. Proszę Państwa, ostatecznie dla Pawła tym, co go wyróżnia jeszcze w tym jego przywództwie, jest to, że Paweł zmienia myślenie. Zmienia myślenie swoich adresatów. Dla niego perspektywa jest taka, że oni przyjęli chrześcijaństwo nie po to, żeby być smutniejsi, ograniczeni czy jacyś coś tam. Znakiem firmowym chrześcijan jest radość. Każdy lider, który sprawia, że czujemy się gorzej w jego towarzystwie, że radości nie mamy, że czujemy się sparaliżowani, nie jest liderem. Nie jest dobrym liderem. Jeżeli robimy coś, idziemy za nim z powodu jakiejś obawy, bólu, nie wiem, bojaźni przed tym, że nas zwolnią, wywalą, to nie jest dobry lider. Dobry lider trzyma rękę na pulsie, umie. Słyszałem ostatnio o pewnym pracodawcy, który tak genialnie dba o zespół, że kiedy na przykład ktoś się w czymś wyróżni, to on zadaje sobie trudu, żeby zorientować się, co ten ktoś lubi. Nie wiem, na przykład lubi jakiegoś artystę, akurat ten przyjechał do kraju. To w ramach wynagrodzenia, aby obok wynagrodzenia, tam powiększonej pensji, dostaje również bilet na taki koncert. Proszę Państwa, czy od tego ten pracownik będzie gorzej pracował, czy lepiej? To jest właśnie to myślenie, które Pawłowi towarzyszy. On jest człowiekiem, który od, że tak powiem, podszewki zna życie, a radość to jest znak firmowy chrześcijan. Dziękuję bardzo, jeśli są jakieś pytania.